jednak tu jesteśmy. Co? Nic. Dawid nie chce nie chciał wjechać, a powiedział też, że tam jest parę aut, więc no zostajemy sobie tutaj, na Orleniku. Żebyś mogła do toaletki jednak pochodzić sobie. No, no i dobrze. Co się robi dziwnie? Ogląda się przez słucha się przez słuchawki. A to. Dobra, więc można pan Belmondo kończy chyba rozmowę. O, już skończył rozmowę. I zaczął. Grillek jakiś kiełachę mamy. Kupiliśmy. Coś do popicia lekkiego, żeby to jutro rano można było wstać. I tak to się właśnie miewa. Co nie? Jednak to stwierdziliśmy, że pójdziemy w jakąś ala tradycję. Tradycyjny. Ale tutaj znaleźliśmy takie coś jak kurde instant grill. Powiem wam, że ciekawa sprawa. Pala się i to idzie jak domino. To nawet ciepło dobre daje. No kurde, powiem szczerze, że naprawdę zaczepiście ciepło. O, poszło. Trzeba będzie pewnie te wszystkie podotykać. Ale to już robi robotę. I 60 robi minut. Wrażę, nie. 10 na 10. No nie? No ja. No. Jak to idzie fajnie, śmiesznie. No taka mała lawa. No, teraz najlepiej byłoby wszystko, żeby dotknęło każdy swój. Kurde, patrz, to już się topi, wiesz? Patrz. Tego lekko dotykałem. No bo to już wiesz. No, jajca. Tylko dziwne, że to jest drewienko, jakiś bambusik. No zobaczymy. Co to będzie? Póki co, żona przygotowuje wszystko. Dobra, żona. Cieszy się. Robi wrażenie. Wzbudza szacunek. 10 na 10. No. Patrz. Jezu, ty, zaczepiste. No jak zaczepiste, to, już... to lepsze jak tam zadycha. No, bo to będzie kurde, wiesz, lepsze, bo to ty, to już naprawdę jest zaczepiście gorące. Mhm. Dobra, zobaczymy jak to będzie w praniu. Ej, sam jestem ciekaw. Położyć, nie? Nie, no poczekaj, nie, to się najpierw wypali może troszeczkę. Niech to wszystko się, wiesz, zajuma. Takie kurde rzeczy już robią, no. Jaja. Poranny trening. Co nie, konie? No. My już załadowani. Wszyscy załadowani. W sensie takim, że Dawid to zadzwonił po 22, pojechał, postawili go pod... pod rampę. Kochani, powiedz, czy tam jest czysto. Tak. Tak? Nie jest czysto. Daleko. No wiem. No to podstawił się to jak my o 6 z minutami się postawiliśmy, to jeszcze był pod rampą. Nie odjeżdżał ani nic, żeby mu się pauza wykręciła. Piotrek to też podjechał. No więc chłopakom całkiem to dobrze wyszło. A my no niestety już jesteśmy 3 godziny, pracy mamy i kurde, dopiero wjeżdżamy. Co nie? No ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To no ty obliczasz te wszystkie źle, bo już 3 godziny pracy jest zrobione. Tam jeszcze powiedzmy będziemy na odprawie, pewnie jeszcze z 2 godziny tam spędzimy, czyli jesteśmy 5 godzin do tyłu, czyli potem mamy tylko 10 godzin pracy, żeby dojechać do Hamburga. To mało czy dużo? Mało. Mało na jakiekolwiek powiedzmy no opóźnienia czy coś w tym stylu, nie? Słabizny. Wiesz, kolega skręcać, czy nie wiem, skręcać, wiem, idę kurde jak przecinok, ale kurde trzeba stu pieniądz. Niestety, a też tak się rozpędzasz. Masakrycznie nie wolno. Nic na to nie poradzę, ładno. No nic, dobra. Pojedziemy. Mam nadzieję, że szybko ta odprawa pójdzie, wykąpiemy się i będziemy pędzić dalej. Ale nam się szybko udało? Kurde. Dobra. Nie no, mówię, że dobrze nam się udało.
dobra, idę go wariata włączyć i wariatkę, bo inaczej się nie da przy 30 stopniach. Teraz powinno być dobrze, co? Jak się wystraszyłam, co to było? Wystraszyłaś się. Włączy się? Włączy się. To shit. In a raus. Ogólnie powiem wam, że w 54 minuty załatwiliśmy wszystko. Odprawa 33. Coś takiego. A tu jej kompanii i to wszystko też jakoś bardzo dobrze nam poszło. Czekajcie, nie, no pauza wyszła. A, bo tutaj wyczytało, że 15, dobra. Dobra, no ogólnie no godzina co najmniej nam wyszło to, żeby wyjeżdżać, więc jeszcze jest szansa. Szansa w szympasa. Szympasa. Szansa na sukces. Że jeszcze dzisiaj tego wariata, wariatkę zdejmiemy, o, wariatkę. Wariatkę. Co? Dlaczego wariatkę? Przecież to jest on. Na dole jest wariat, na górze jest wariatka. Zimna jak lód. A on ciepły jak ogień. Okej. No. Tu skręcasz, tu skręcasz. Dobra, no to chyba wyjdą. O. No i na przykład, żeby nie pomylić zjazdów na autostradę. Wariatka. Dlaczego wariatka? No bo chłodzi, też chodzi, tak? Chodzi. No dobrze, no ale to jest agrety. Ma, ale ma wtyczkę damską. To mówię? Nie, ma męską, patrz. Dobra, mniejsza z tym. Ale wariat musi się razem się współgrać, żeby grać. Wiesz? Ja tak nazwałem. Wariatka i wariat. No. I tyle. No i dobra. Suma summarum, Piotrek jest godzinę przed nami. Z nami. A Dawid też z półtorej godziny może. No, z półtorej. Będzie. Tak, tu się mijaliśmy, ale zanim się podstawiło dać papiery, zanim się przyjechało, zanim to, no to jest tak z półtorej godziny na pewno. Przed nami. Piotrek to mówię. Niewiele przed nami. Rozpędzaj się, maleńki. Musi się włączyć do klubu. No i co, nic za mną nie zostaje, tylko jechać i liczyć na cud, że dojedziemy i rozładujemy to. Nie liczę na załadunek, ale chociażby rozładować. Pisz. Pisz, dobra, no to jedzie. Nie, no tam nie ma, ale 0,5. 5. Nie wiem, coś wyskakuje, że jakiś jakby alert 0,5, ale nie wiem co to jest. Na rozpisce nie ma nic takiego jak 0,5. AL 0,5, tylko AL już o 20 idzie w górę. No idziemy po jakąś kawkę, lodzika. Podobno. No, tak mówią. No. Idziemy po jakieś lodzika, 15 sobie zrobimy tutaj. Resztę już na ringu sobie zrobimy. Jak idealnie, 15 wyszła? No. No widzisz, ze mną wszystko idealnie. Okej. To co zauważyłem, to on non stop chodzi. Nie wiem dlaczego. Jakby zawsze schodził na wysokich obrotach. W sensie agregat chłodniczy. Nie ma tego cyklu, że się wyłącza, włącza, wyłącza, włącza, tylko zawsze schodzi. O, przestań się. Ale ważne, że chłodzi. Co nie? Dojadę, zostawię i będę miał go daleko gdzieś. No, dobra. Klimka też u nas musi wychodzić. Kolego ustom szybszemu. Kurde, patrz, zapomniałem. Już kiedyś tak miałem, że tutaj postawiłem kawę. No i było po kawie. A kawa się trochę wylała. Mi na nogi. Na stopy.
No tutaj, no wiesz, na dywan. Poleciało, no. No co uratowałem, to uratowałem, no jeszcze tam ponad pół było, no nie, ale... A, też mi tutaj z góry spadła, że tak położyłem, nie włożyłem w ten, w cup holder, tylko położyłem tutaj obok i manewry i puf, spadło. Ja z tą kawą czasami mam, no. No było, coś było. No, no, jak się nie uleje, to mi poleje. No. I tak, takie to sytuacje, kurde. Dobra, nie będę się pierdzielać. Poczekam, aż przyjadą. W sumie mógłbym się tu rozpędzić, no ale to jest krótki rozpęd. O, tam osobówka i busik, dobra. Tutaj się wpierdzielą. Będzie elegancko, wszyscy zadowoleni. Nie ma to i tamto. Nie? No, najważniejsze to być zadowolony. Dobra, pędzimy dalej sobie. Rozkoszując się lodem i kawą. No, też tak mam. Też taką mam nadzieję. Zakończona. Zupełnie jesteśmy na nowym miejscu. Ja tu jestem ogólnie pierwszy raz. Suma będą niedaleko. Szczurowni tak zwanej, pod Siódemką. I jakby to zaobrazować. Tu niedaleko jest to rondo. Tylko, że trzeba tutaj przejechać. Nie przez, nie na Remain, tylko trzeba prosto pojechać. Tak jakby na lotnisko. 14 euro kosztuje doba. No ale cóż. Stwierdziliśmy, że ona wzięła kocek. Taki hotel na dzisiaj. Hotel dzisiaj? Na dworzu? Spanie, kurde, na dworzu? O, dobrze, że przy wariacie nie śpimy. No, i sobie pójdziemy sobie tam. To jakiś podajnik. Wiesz? Raczej taśmociąg. O, taśmociąg. No, tak jak jechaliśmy, to zauważyłem, że tam jest jakaś taka fajna polana. No co, pójdziemy, otworzymy piweczko. Ja zauważyłam, przepraszam cię bardzo. Przepraszam, ja powiedziałam, ja, że tam możemy sobie pójść na piwko, a ty? Aha. Ty sobie nie dokładaj, bo ja najpierw powiedziałam, o, to jest woda. Dobra, ale mój pomysł był, żeby pójść. No, więc zobaczymy, co tam się święci. Czy w ogóle będzie można tam usiąść? Znaczy znaleźć coś. Jakąś dobrą miejscówkę. Na barabara. W świetle księżyca. No, przy zachodzie słońca, kochanie. Też. Oświadczałem się, kurczę, przy wschodzie słońca, no to przy zachodzie też można coś zrobić. Dobra, koniec tego. Idziemy jeszcze do łazienki. Baćpa pani mu potrzebuje. No. I co, pójdziemy. Woda jest. Że tak powiedzmy, tędy to jest kanał. Tutaj tędy nawet można byłoby zobaczyć, jak kontenerowiec płynie. Tylko, że kurde, no, nie ma gdzie, powiedzmy, rozłożyć sobie ten, rozłożyć sobie miejsce na takie leżakowanie, albo cokolwiek. Chyba, że tutaj będzie coś. Chyba, że coś tutaj będzie. Haszcze mówisz? Nie, patrz. Jeszcze takich haszczy tutaj nie ma. Ale ktoś łowi. Rybki. Chuj tam. Przepraszam. Wiesz. Przecież kurde, chyba się nie obrazi, co? Jak myślisz? Tu se? Widać, że tu jest podeptane jak nie wiem. No dobra, co rozłożymy tutaj? Czyli żona rozłoży? No, widok jest super. Powiedzmy. No dobra, poczekajcie, tak myślę. Ale chyba nic nie wymyślę. Dobra. O,
Patrzę. W razie czego ofa mamy, także... Patrzcie, no, już się rozłożyła sarenka, no. Psikać. Psikać, no. Kobieta zabezpiekawcza. No, wzięła ofa. Kuje, no ja zawsze. No, no, dobra. Co? Bierim piwo, chipsy i sobie posiedzimy. A co? Kto nam zabroni? Kto nam zobroni? Chyba nikt. No. Z góry to się wydawało o wiele lepiej, ale jak już ten się zajęło? Nie, nie. Wiesz, jakby, to, jakby jego nie było, to można byłoby w samej wodzie. Chyba, że zaraz zrezygnuję. To zobaczy, że polożki przyszły. Dlaczego? No kto wie. No przecież jesteśmy daleko, nie przeszkadzamy nikomu. O, nóżki do góry. No, dobrze może jest. Może być. No. Dzień dobry, dzień dobry. Już mamy kolejny dzień. Dość późno. 9:15. I zbieramy się do wyjazdu. Idzie. Żona. No. Już chłodzę. Chłodzę już. No właśnie, czuję. Masakra. Co było wczoraj, to było masakra. Ale później się jakoś ochłodziło. W miarę znośnie było. Nawet na górnym łóżku usnąłem. Nie było aż tak ślepo. No, mogło być gorzej. Mogło być gorzej, no. No a my ogólnie wczoraj to ile tam posiedzieliśmy? Godzinę 20? Nad tym powiedzmy stawikiem? Nie no. Na kanale. Czekajcie, wyrzucę jeszcze zbiornik wodny. Wyrzucę śmietnik. No i było proszę jechać elegancko. 14 niemieckich eurysi, z czego jest 10 do wykorzystania. Co mi tu leci? O, twój ten. Co? A. Mały pierdolniczek. No, więc kawka wzięta. Jakiś tam jeszcze. Jakiś jeden croissant i coś tam jeszcze dał. Chuj. Wyliczył tak, żeby było 10 euro. No, dobrze, no nie? Dobrze. Bo pyta się, czy dwie duże kawy. Ja mówię, nie, żona chce małą. No, więc dobra. Tutaj też kiedyś na magazynach byłem, ale to plandeką. W tych rejonach się ładowało, zdejmowało. Różne dziwy były. O. Darek, zostaw zielone jeszcze. Dobrze, no tam się wjeżdżało. No a tu jest zaraz będzie to rondo, czy tam CTA, na Remaina, czy na tego Szelkę. Więc nie jest tak źle. Daleko nie jest to. No, powiedzmy, ale było spokojnie, nie? Ale w sensie? No, ogólnie. Ale z czym spokojnie? Spokojnie nie było jakiegoś warkotów. Nie, warkotów. Nie, no tak chłodnie, ale to daleko stało. Tak, chłodnie albo daleko. Cztery auta. Dobra, lewy pas zajmujemy. Będziemy kręcić na lewo. O, jak Darek wszystko ładnie otwiera, no. Widzisz, co ty zrobiłeś? Nie wiem, od wczoraj już chyba jesteśmy w dobrej komitywie. Co ty zrobiłeś? Nic. Nic mu nie zrobiłem. Po prostu mnie koleś polubił. Wreszcie, tak. Ale tu już będziemy mieli czerwone. Dobra, jedziemy załadować. Bez zbędnego jakiegoś takiego pierdzielenia jedziemy załadować, bo tutaj byśmy chceli. Ale tutaj tak było ciasno, że nawet by komar swego nie włożył, no. Więc, no niestety. Niestety. O, widzisz? Znowu Darek otwórz. No i dobra. Wiecie, że zapomnieliśmy o was? Ja? Na mnie nie zrzucaj winy. A ciebie nie zrzucać winy. No dobrze, my nie na problemu. Łódź się, kochanie. Ludu, ty mój ludu jest. No, to myślisz, że co? Nie, no pójdziemy, weźmiemy i będziemy jechać, no. Dobrze. No nie inaczej, no. Czasu. Szkoda. Napierdoły. No. Ogólnie już Polsza, jak widać, McDonald's. Idziemy na coś zimnego, bo jest kurde 37? Coś takiego, masakra.
co się dzieje. To jest też niewyobrażalne. Masakra. Ale no dobra, idziemy po jakąś mrożoną kawę do tego loda. Zbieramy się i jedziemy dalej. Jak tam? Jak rybka, powiedzmy. No i mamy to. Teraz iść do zimnego samochodziku. Co nie ganie? Do zimnego samochodu. Żeby to się szybko nie rozpuściło. Zimne. Czy co? Nie wiem, czy jest jeszcze zimne. Nie, no chyba jest jeszcze zimne. Zobaczymy. Jak nie, to się odpali. Strasznie. Burdelik też jest straszny. Trzymaj go, nie? Ja już idę. Mamy przeskok czasowy znowu. Ale to nic nie szkodzi, bo tak już kończymy. No, trasa dobiega powoli do końca. Z tego względu, że jesteśmy w Kłodawie. Zatrzymaliśmy się na 30 minut. Co nie, Kania? Coś na ząbek. I do domu. I do domku. Piwo jest zakupione. O. Na tarasik się wejdzie. Na spokojnie się... Długą wyciągnie się, długą się zrobi. 3000 pyknięte będzie. Na 4 dni spoko. Niech i tak będzie, no nie? No, a potem w poniedziałek samego rańca z synem. Synek będzie w przyszłym tygodniu. Będziesz tętnić, co? Będziesz się martwić. Już będą 2 tygodnie, jak go nie będzie. Jak go nie będę miała, o, że tak powiem. No gdzie? No, no będziesz miała na 2 dni. Chcę ci powiedzieć, że twoja szyba woła o pomstę do nieba. Wiem, cmentarzysko jest. Jeszcze po twojej stronie to wiesz, akurat tam dochodzą te wycieraczki, a ja tu mam po prostu... Smugę. Gu. Małe gu. Brud. Brud. No dobra. Nie przedłużając, kończymy tydzień wyprawę. Pewnie żona by jeszcze chciała. Tak. Tak, więc dobra, trzymajcie się cieplutko, cześć.